Na program zaprasza Bonimet, producent kremu Dermobon, łagodzącego podrażnienia skóry. Opryszczka to stan chorobowy, którego doświadczył chyba każdy z nas. Czasami się pojawia ta opryszczka w przebiegu przeziębień, jakichś infekcji góry dróg oddechowych. Czasami jest to stan, który pojawia się sam z siebie, bez towarzyszących innych dolegliwości. Wirus opryszczki, bo to jest przyczyna tych dolegliwości, to wirus, który lubi namnażać się w przypadku, gdy mamy niską odporność oraz gdy tkanki są wychłodzone. Zatem czerwień wargowa jest idealnym miejscem do tego, aby wirus opryszczki tam właśnie się usadowił i tam pokazał swoje oblicze. Preparaty naturalne mają duże i dobre zastosowanie w przypadku opryszczki. Takim typowym przykładem dobrego działania w przypadku opryszczki są olejki eteryczne. I tutaj możemy zastosować olejek geraniowy, z drzewa herbacianego, olejek szałwiowy, lawendowy. One na pewno wszystkie będą działały przeciwwirusowo, ale też będą przyspieszały gojenie. Niemniej jednak, aby to gojenie przyspieszyć w sposób radykalny, warto zastosować ekstrakty ziołowe, które to gojenie przyspieszą. Takie jak ekstrakt z liścia babki lancetowatej, kwiatu rumianku, nagietka, krwawnika. One na pewno będą przyspieszać gojenie. Trzecia grupa surowców zielarskich, które możemy zastosować w przypadku, nawet nie zielarskich, ale naturalnych, które możemy zastosować w przypadku opryszczki, to preparaty pszczele. Szczególnie dobrze działa na opryszczkę propolis, czyli kit pszczeli. Wirus opryszczki bytuje u 90% z ludzi. Zatem warto wiedzieć, co w takich sytuacjach zrobić, gdy się objawi. Ja najczęściej stosuję jeden z dwóch preparatów do zewnętrznego stosowania. Recepturę jednego właśnie w tej chwili macie Państwo na ekranie. To ekstrakt z propolisu, ekstrakt z kwiatów nagietka, olejek herbaciany, drzewa herbacianego oraz ekstrakt z melisy. Gdy ktoś na przykład jest uczulony na propolis, bo tak się niestety zdarza, to stosuje inny preparat o podobnym składzie, tylko on bardziej eksponowany jest, eksponowane są tam bardziej ekstrakty ziołowe, czyli ekstrakt z kwiatu rumianku, nagietka, fiołka trójbarwnego, ekstrakt z krwawnika, babki lancetowatej i do tego są dodane olej lawendowy, geraniowy. Takie połączenie na pewno będzie działało przeciwwirusowo i będzie przyspieszać gojenie się tej nieprzyjemnej zmiany. Ale pamiętajcie Państwo jeszcze o jednej rzeczy. To, że opryszczka się pojawia i jak się ona pojawia często, może świadczyć o tym, iż mamy niską odporność. To jest taki stygmat niskiej odporności i wtedy warto tą odporność zbudować. Można ją zbudować używając produktów pszczelich, o których wspomniałem, czyli propolis, ale też pyłek pszczeli, ale można ją zbudować również stosując preparaty ziołowe, takie na przykład jak ekstrakt z ziela lub korzenia jeżówki purpurowej. Pamiętajcie jednak Państwo, że jak będziecie stosować jeżówkę purpurową, żeby stosować ją 7 do 10 dni, potem zrobić 3 tygodnie przerwy i ponownie zastosować. Zawsze trzeba robić to pulsacyjnie. Ja stosuję najczęściej recepturę, gdzie jeżówkę łączę z ekstraktem z rumianku, melisy, róży oraz z naturalnym miodem pszczelim. Sponsorem programu był Bonimet, producent kremu Dermobon, łagodzącego podrażnienia skóry.